czas przedłużyć, ale w tej chwili proszę, 5 minut ma Pan czas maksymalnie na swoje wystąpienie. Dziękuję Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo Radni. Zostałem poproszony przez Pana Burmistrza o przedstawienie takiej skróconej wersji sytuacji spółki na dzień dzisiejszy. Ja chcę przypomnieć, że 30 listopada odbyła się Biała Sobota. Ci Państwo, którzy mogli być na tym spotkaniu, byli, na ten temat były dosyć szczegółowo omawiane, zresztą również przez dyrektora strategicznego doktora Przewskiego oraz koordynatora oddziału kierunki pana doktora Jacka Lisonia. W zasadzie w jednym zdaniu można by było podsumować to, co się przez ten ostatni miesięcy działo, czyli od kiedy pan został prezesem zarządu spółki. Spółka trwa, spada swoje zobowiązania i uzyskała płynność finansową. To w zasadzie są kroki milowe, które można scharakteryzować pomiędzy 11 kwietnia a dzień dzisiejszy. Wszystkie działalności są utrzymane. Podstawowy kontrakt na przyszły rok został 6 grudnia wstępnie podpisany. Wysokość kontraktu jest na poziomie globalnie ubiegłorocznym. Oczywiście są pewne przesunięcia, jeżeli chodzi o poszczególne jednostki, ponieważ wynikało to z tego, że nie wszystkie realizowały swoje kontrakty w roku 2015. Jak powiedziałem, kwota, na którą podpisany jest kontrakt, większe związane z tym wydatkami to jest 16 192 972,77 zł. Oczywiście jest to kwota podstawowa, ponieważ jak Państwo pamiętacie, przez to, że mamy nowy zespół chirurgów, próbujemy rozszerzyć działalność, która jest nielimitowana. Więc tak, jeżeli chodzi o dokładne dane finansowe, to jak Państwo wiecie, będą dopiero po 30 marca, gdyż wtedy są ustawowe terminy złożenia sprawozdania finansowego i sprawozdania działalności zarządu na dzień dzisiejszy, wszystko jest płynne. Ja mogę tylko przypomnieć, że 11 kwietnia przychodziłem do spółki. Łączne zobowiązania przeterminowane, bieżące, związane z kredytami, to było około 5 milionów złotych, do tego jeszcze potem doszły zobowiązania pracownicze. Jedna taka cyfra mi utkwiła w głowie, jeszcze się mam rozprawiać, 11 kwietnia zobowiązania przeterminowane dla netto było 2 miliony 148 tysięcy. Dzisiaj jest to kwota 320 tysięcy złotych, przy czym trzeba jeszcze dodać, że tamte zobowiązania, które były powyżej 12 miesięcy, na przykład za prawo do ciągu było ponad 209 tysięcy złotych, w tej chwili wszystkie media są płacone na bieżąco, a te 320 tysięcy to są tak zwane przeterminowane do jednego miesiąca, prawda, dzisiaj było, to są 3-4 dni po terminie, bo terminy płatności to było 10-12 grudnia, aczkolwiek one są już w systemie uzgadniane jako przekredyt, jako zobowiązanie. Przez ten okres czasu, to też Państwo pewnie powinno interesować, bo to o tym też pisały media, byłem kontrolowany, spółka była kontrolowana przez praktycznie wszystkie instytucje w tym kraju, ponieważ sygnalizacja byłych pracowników i obecnych niektórych funkcjonowała, w związku z tym byliśmy kontrolowani przez Państwową Inspekcję Pracy, Urząd Dozoru Technicznego, Państwowa Inspekcja Pracy do dzisiaj jeszcze do 31 grudnia. Jeszcze kontroluje spółkę Centrala Narodowego Funduszu Zdrowia, Urząd Wojewódzki Małopolski Oddział Narodowego Funduszu Zdrowia. Większość tych kontroli przeszła bez żadnych uwag. Oczywiście Państwa Inspekcja Pracy stwierdziła to, co powinna, co musiała stwierdzić, czyli to, że od 2017 roku nie były wypłacane zobowiązania pracownicze i dostałem nakaz na tej historii płatności na kwotę 1100 tysięcy złotych. To jest tak, dzięki Państwa, tutaj trzeba to podkreślać, Panu Burmistrzowi, dzięki Państwu decyzji spółka skutecznie realizuje program naprawczy, ponieważ jak Państwo pamiętacie, 15 grudnia taki program naprawczy został napisany, został zaakceptowany przez nadzorcę i mamy zgromadzenie wspólników, jednocześnie podjęło stopę dla spółki uchwałę 4 lipca na oczywiście o dalszym istnieniu spółki, ponieważ sytuacja była taka, że były przesłanki do ogłoszenia upadłości. I potem Rada podjęła uchwalenie wysokości 3 milionów złotych, do 3 milionów złotych kredytu na restrukturyzację. Ten kredyt został wykorzystany i on został w sposób następujący
wykorzystane. To kwota 2,996,848 zł. Z czego? Kilka złotych zostało trochę BB, Państwo pamiętają, to był taki parabank, który co roku był odnawiany. Więc co, to zostało spłacone i 22 grudnia umowa wydawstwa nie będzie przedłużana. Pracownicy otrzymali z tego 310,834 zł. Pacjenci 3789 zł. Informatyzacja kupiliśmy serwery za kwotę 90,632,000 zł. ZUS, ponieważ trzeba było utrzymać płynność finansową, więc miałem odroczone płatności ZUS na ponad 1 000 zł, to było 669,737 zł. PFON 6,852 zł, to tak jakby 66,273 zł. I to jest jedyny kredyt, który w tej chwili został. Drugim oczywiście jest pożyczka, której Państwo będą podejmowali decyzję. Oprócz tego jeszcze spółka ma 3 pożyczki finansowe. To jest wcześniej, z 2008 roku na ucyfrowienie aparatu RTG. Oczywiście tego nic nie podpisał, ale mamy jeszcze z 2023 roku. Zakup zestawu laparoskopowego, ponieważ 25% żeby spłacić bezpośrednio. Więc do października 2020 roku zostało jeszcze 7 lat. I 2 aparaty Arietta 60 to są nowe aparaty USG, ponieważ przeprowadzony audyt, który procedur medycznych i w ogóle całej działalności spółki wykazał, że ponad 80% sprzętu danego przez szpital ma powyżej 10 lat. W dniu dzisiejszym, w związku z tym dzisiaj przyjeżdża nowy aparat, ponieważ ten, który był, a w związku z tym, że odbijamy wzór operacyjny, już nie spełniał norm i po prostu nie powinien być puszczony do użytku. Do tej pory funkcjonował. Szczerze mówiąc, gdyby nie to, że przystąpiliśmy do akredytacji, podpisaliśmy taką umowę na akredytację jakości, i pan doktor, pan dyrektor kliniki, przeglądał wszystkie paszporty, właśnie zwrócił na to uwagę. Więc to musiało być zrobione. I teraz tak, jeżeli chodzi, wspominałem, że w kwietniu wykazywane było zobowiązania pracownicze, ponieważ posiłkowała się to właśnie, aby trzeba źródłami. Po pierwsze jest to parabank, po drugie nie płacąc kontrahentom, a po trzecie nie płacąc pracownikom za zobowiązań związanych z ich wydatkami, prawami emerytalnymi i na pierwszy czas posłuchami grupowymi. Więc od początku, do tego 11 kwietnia wypłaciłem pracownikom 657,202 zł zaległych i wydatek odpraw. Zostało w tej chwili zaległych na poziomie odpraw jest jedna odprawa, tak, została. Jubilatek zostały 4 w wysokości 70,000 zł. Myślę, że to spłacimy w pierwszym kwartale i będziemy na bieżąco, jeżeli chodzi o sprawy pracownicze. Jeżeli chodzi o również sprawy pracownicze, pomimo trudnej sytuacji w grudniu przelałem na konto zakładowego świadczeń socjalnych 58 tysięcy złotych. To zostało wypłacone w formie doraźnych bonów dla praktycznie większości pracowników, bo kilka procent pracowników złożyło wnioski o wypłatę tych tak zwanych bonów świątecznych, chociaż de facto z regulaminem świadczeń socjalnych udzielanie pomocy pracownikom w trudnej sytuacji materialnej. Oprócz tego, jak Państwo pamiętacie, w maju rada wyraziła zgodę na pożyczkę, która terminowała dla szpitala w wysokości 250 tysięcy złotych. Ta pożyczka została spłacona chyba w 3 latach, ostatnia w październiku przed uzyskaniem kredytu. Jeżeli chodzi o takie sprawy jeszcze zaległe, jak Państwu mówiłem, zostało złożone do 10 przetargu, które o możliwości pełnienia przestępstwa prowadzącego na niegospodarności rozmiarów. Na dzień dzisiejszy ten wniosek został przesłany do prokuratury w Dolnym Sądu. Zaczęła tą realizację prokuraturę rejonową w Gorlicach. I tyle na ten temat tylko wiem. Jeśli chodzi o działalność medyczną, tak jak już powiedziałem, wszystkie oddziały są utrzymane. Oczywiście każdy
problem dzisiaj nadjadnej dalej poszły sprawy związane z chirurgią planową, ponieważ to zostało przez przyjęci trzejnowi specjaliści, zakupiona, wyposażona całkowicie sala intensywnej opieki medycznej z nowymi łóżkami, materacami, pościelą, remontem łazienek, kardiomonitorami, defibrylatorem, centralą monitorującą, sprzętem na plan operacyjny. Jeżeli chodzi, więc tam jest praktycznie sprawa chyba najdalej, czy tak, w sensie tak najciekawsza i rokująca na przyszłość. Co prawda przez to, że do tej pory głównie na bloku operowali ortopedzi, nie udało się na dzień dzisiejszy zwiększyć kontaktu, natomiast na pewno przyzwyczaj, jeżeli się pokażą procedury chirurgiczne, to będziemy negocjować na temat zwiększenia kontaktu. Oczywiście drugim problemem, można mieć sprzęt, można mieć chirurgów, to jest anestezjolodzy. Na pewno na dzień dzisiejszy mamy dwóch anestezjologów na stale, staramy się było więcej, bo to jakby zapewnia bezpieczeństwo wykonywania tych zabiegów na bloku. W październiku, przepraszam, w styczniu zaplanowanych jest 14 dni operacyjnych, z czego większość 12 godzinnych, ponieważ no, tak jest bardziej ekonomiczny dla szpitala, żeby jednak te operacje odbywały się od rana do wieczora. Jeżeli chodzi o paliatyw, tam też był problem wykonujący przede wszystkim na poziomie lekarzy. Zorganizowaliśmy tutaj na miejscu kurs dla 17 osób, z czego 10 internistów, 3 chirurgów się zgłosiło, 3 habilitantów, jedna pani psycholog. W związku z tym, jeżeli chodzi o tą stronę kadrową, oddział paliatywny będzie medyczną, jest ok, tam jest problem jeszcze pani pielęgniarek, ale zmienia się oddział paliatywnego, zatrudnił moje od 1 stycznia na ulicy na panią pielęgniarkę. Jedna pani, która przemawia nawet, która ma wrócić również od 1 stycznia albo 1 lutego, która była podporą tego oddziału. Oddział wewnętrzny bez zmian, oddział znaczy ZOL, to jest taka jakby była. Jeżeli chodzi o poradnie, izba przyjęć działa później normalnie. Jeżeli chodzi o poradnie, no tutaj jest duże wyzwanie na ten rok, ponieważ po pierwsze jest to kwestia lokalowa. Państwo wiedzą, że przykład poradnia Świętokrzyskiego, że to nie wspomnę praktycznie żadnych noc w Ogindzie, ale w ogóle o szerokościach, wejściach i tak dalej. Ale to jest jakby temat drugorzędny, bo w planach jest budowa poradni, natomiast największym problemem są specjaliści. Na dzień dzisiejszy, jeżeli chodzi o poradnie, wszystkie będą utrzymane, przy czym w ginekologii będzie dwie nowe panie, model kartki, które będą na miejscu robić diagnostyki, była taka procedura, że panie przyjmowały i tak trzeba było odlecać wreszcie jakąś innemu. Przychodzą dwie panie ginekolog. Jeżeli chodzi o patologię, zostaje tak samo na dzień dzisiejszy, chociaż w każdym zakresie będziemy szukać jakby wsparcia, bo wtedy praktyka musi być na dużo wyższym poziomie. Poradnia neurologiczna na dzień dzisiejszy jest ograniczona do jednego dnia ze względu na to, że pani doktor takie warunki nam zaproponowała, natomiast prowadzimy rozmowy, żeby jednak rozszerzyć tą działalność. Myślę, że będę miał więcej do powiedzenia za 2 tygodnie. Jeżeli chodzi o chirurgię, to już mamy nowy zakres świadczeń świadczonych przez chirurgię. Jeżeli chodzi o ortopedów, na dzień dzisiejszy jest zakontraktowany z ortopedami taki problem, że jeżeli ograniczyło się możliwość takiego korzystania z bloku, jak z tej pory, znaczy przy tych wysokościach kontaktu, to jakby zainteresowanie trochę spadło. Szczególnie, że chciałem to połączyć się z dyżurami szpitalną, bo jednak tutaj generalny problem, jaki da się odczuć w szpitalu, to jest znaczy każdy sobie działa na własną rękę, nie było jakby wspólnoty. I to jest coś, co trzeba jakby zmienić. Na pewno zmienić. To tak, jeżeli ostatnie zdanie, panie przewodniczący, na temat bieżące, czego się nie udało, bo też nie wszystko się udało. I
zakończył. Powiedziałem już o bardzo istotnej sprawie, mianowicie przystąpiliśmy do akredytacji, jesteśmy po dwóch wizytach takich testowych, przygotowawczych, no, które pokazały, jak bardzo szpital jest zapóźniony. Znaczy, jeżeli chodzi o procedury, jeżeli chodzi o sprzęt, czy mamy jakieś tam podejścia do pacjenta, myślę, że to dla wszystkich dość nowe doświadczenie. Ja mam pełną świadomość, że możemy mieć problem z uzyskaniem przejścia pozytywnego tego akredytacyjnego, ponieważ przystąpimy do ostatniej chwili i to był grudzień przyszłego roku, to było spokojniejsze, natomiast najprawdopodobniej będzie to wrzesień przyszłego roku, czyli 10 miesięcy na opracowanie pełnej procedury przeszkolenia pracowników. Ale ja myślę, że to pierwsze spotkanie uświadomiło lekarzom i pracownikom, że bez zmiany podejścia to też pytanie przetrwa, ponieważ na dzień dzisiejszy są jakby trzy główne wyznaczniki tego, co będzie stanowiło o rozwoju poszczególnych jednostek służby celowej. Po pierwsze kadry, więc tutaj jakby jest główna sprawa związana z albo z utrzymaniem tych kadr, albo z kompletną jakaś sytuacja, jeżeli chodzi o lekarzy. Druga sprawa to jest infrastruktura i wyposażenie, czyli coś, co w tej chwili musimy nadrabiać, niestety będzie kosztowało. Trzecia sprawa, nie wiem, czy nie najważniejsza w tym zmieniającym się świecie, to są właśnie procedury i obsługa pacjenta. I do tego właśnie ta akredytacja jest potrzebna, żeby pewne normy wprowadzić. I przyjmując o tym, że przy konkretnym kontraktowaniu ta akredytacja po pierwsze daje możliwość uzyskania o kilka punktów od strony wiedzy, a po drugie uważam, że to już głośnie zaczyna przebrzmiewać, że to będzie wyznacznikiem tego, czy ktoś ten kontrakt dostanie, czy nie. Więc to jest po prostu niezmierzność. Teraz tak, chyba pokrótce wszystko. Czego się nie udało i co jest jeszcze do zrobienia? No tak, wspomniałem tutaj o okulistyce. To jest coś, co jakby wymaga uporządkowania od czerwca praktycznie prowadzę rozmowy na ten temat. Myślałem, że będzie już finisz w grudniu. Jak będzie? Myślę, że też najbliższe dwa tygodnie rozstrzygną. Nie udało się jeszcze jednej rzeczy zrobić. Mówiłem o tym 30 listopada, mianowicie obiecywałem w czerwcu, a potem powtarzałem tutaj na tej sali, że do końca grudnia powstanie strategia rozwoju spółki na lata 2020-2028. Ona nie powstała z dwóch powodów. Po pierwsze, braku czasu, bo jednak skala zjawiska była dużo większa, problemów niż się spodziewałem wchodząc do spółki. Szczególnie myślę, że kamikadze się go podzielić, nie wiem, czy dzisiaj by się zdecydował. Po drugie jednak trzeba świadomie pewne rzeczy podejmować i brakowało mi partnerów. I w momencie, kiedy mam byłego dyrektora spraw medycznych, pan dr Wojciech Kioski się mocno zaangażował w działania i rozwiązywania tych problemów medycznych. Są partnerzy, którzy po prostu mi pomogą, żeby jednak zaproponować takie rozwiązania logistyczne, bo to Państwo domyślają, że łatwiej jest budować i zaplanować, niż próbować w tych murach coś pozmieniać, więc trzeba naprawdę robić z głową. Chcemy przenieść na przykład kardiologię do na Słoneczką, żeby to wszystko było w jednym miejscu. To jest kwestia gospodarowania tych pomieszczeń, których nie ma. Najprawdopodobniej rehabilitacja w zasadzie będzie musiała być przeniesiona, ale musi być winda. No w tej chwili to są takie niuanse istotne, więc to wszystko w tej chwili jakby dopiero, jeśli się nowi lekarze, to też trzeba miejsce stworzyć, żeby kupić więcej przejść, to również trzeba być miejscem, więc to też trzeba zostać poprawione. Więc nie jest to takie proste, jak się mogło na papierze wydawać i mi przede wszystkim w czerwcu, kiedy zakładałem ten grudzień 2019 roku, ale ponieważ w związku z tą edukacją to musi być wszystko przemyślane, więc myślę, że to jest pierwszy kwartał, na pewno się tego nie musiało myśleć. No i oczywiście do tego powstanie coś, co jest oczywiste, obowiązkowe, że mamy się cele zarządzające na 2020 rok i plan rzeczowo finansowy, no ale dlatego by się nie Warszawa na zawsze wyznaczyła termin 16 stycznia. Myślę, że zaraz potem się odbędzie walne zgromadzenie, żeby te dwa dokumenty załatwić. I to tak w skrócie chyba. Dziękuję bardzo prezesie. Chwileczkę teraz, czy ktoś...
Państwa jakieś pytania do prezesa. Czy to sprawozdanie może być na wideo umieszczone? Sprawozdanie marcowe. Tak. Aż do marcu, co będzie główne. Tak. I to nawet dzisiejsze, żeby mieszkańcy też mogli sobie wziąć. Ja myślę tak, że przecież jest to bezpośrednio transmitowane, więc mieszkańcy mogą sobie odsłuchać. A to jest takie robocze, więc nie wiem. Po zatwierdzeniu przez zgromadzenie. Nie zatwierdzone przez zgromadzenie, to musi być oficjalne chyba sprawozdanie. Jakby oficjalne, znaczy my w tej chwili oczywiście nie było widmu szpitala do tej pory, my tworzymy inną stronę też szpitala, bo ta stara w mediach wyziąża. Jeżeli ten WIP uruchomimy, pan Paweł nam pomaga, to ja myślę, że to możemy na WIP-ie szpitala. No ma oficjalny tematyk w tej chwili. Dziękuję bardzo. Inaczej się słucham, inaczej się czytam. Ja myślę, że jest dobrze. To w takim razie, jeżeli nie ma pytań, przystępujemy do realizacji czwartego punktu. Ja panu prezesowi serdecznie dziękuję i z okazji nowego roku życzę naprawdę, żeby pan wszystkie te problemy, które spotkał po drodze, pokonał i żeby rok następny przyniósł już same dobre wieści, żeby szpital naprawdę funkcjonował i pan niech poddaję, niech pan razem z tym szpitalem idzie do przodu. Dziękujemy ślicznie i życzymy dużo, dużo zdrowia i cierpliwości. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący. Również chciałem wszystkim w przyszłym roku życzenia wytrwałości, ponieważ jak już mówiłem na tych spotkaniach już przed świętami, żeby się spotkali, to mam nadzieję przemowy dla szpitala, dla rady, ponieważ po pierwsze program naprawczy, efekt powinien już pod koniec drugiego roku już być odczuwalny. No jeżeli przetrwamy ten następny rok, to w grudniu przyszłego roku będziemy już na pewno w innej sytuacji i w innych nastrojach. Dziękujemy się. Czyli sprawozdanie ten będzie w marcu, dopiero takie oficjalne po zatwierdzeniu. Znaczy to jest tak, że ustawowo jest do 30 marca, natomiast ja będę chciał wcześniej to zrobić. W lutym już będzie, to zależy od tego, czy dokument jest płynął, bo reszta będzie gotowa, ponieważ jak Państwo pamiętacie, w zeszłym roku te badania były badane przez niezależnych biegłych rewidentów, w tym roku również zaraz po tym sprawozdaniu, znaczy po sporządzeniu tego sprawozdania będzie ponowne badanie tego sprawozdania. Chciałbym go mi mówić już na marzec, dlatego że później, czy potem ludzie to sprawozdanie zamieszanie w tamtym roku, kiedy było badane, że to płynie szanowne. Więc ustawowo 30 marca myślę, że będziemy gotowi ze wszystkim pod koniec lutego, a walne myślę, że panie burmistrzu, będziemy wszystkie czekać na czerwiec, co być po dniach po świętach Wielkanocnych od 12 czy coś takiego, więc myślę, że w trzecim tygodniu dziękujemy panie prezesie i dziękujemy również za tą białą niedzielę, którą nas pan zaprosił, raczej sobotę i mogliśmy zobaczyć i jesteśmy pod osobiście jak Państwo radni, którzy byli pod dużym wrażeniem prac, które zostały już